Witam wszystkich, moi drodzy, po raz kolejny w symulatorze, polskim symulatorze darmowym pociągów, kolei. Słuchajcie, jest to maszyna i teraz tak. Miałem już za pierwszym razem tak zwane pierwsze wrażenia. Są na archiwum live, na Bonkol Live na YouTubie. Tam jest pierwsze uruchomienie w maszynie, jak mi to nie wychodzi, jak tam prawie kogoś przejechałem, jak wykoleiłem, już nie będę gadał. To możecie tam zobaczyć. Natomiast dzisiaj chcę sobie przypomnieć, bo jest to ogólnie skomplikowany trochę symulator, ale chciałbym bardzo się naumieć, tak już wiecie, tej kontroli na klawiaturze, co się gdzie robi, żeby móc się już później bawić w takie stricte trasy. Na przykład sobie usiądziemy na godzinkę, pojedziemy z punktu A do B, zrobimy kilka przystanków i nam to wyjdzie. Dobra, więc wracam, słuchajcie, teraz tak, jest to scenariusz dzisiaj jakiś na Euro 2012, czyli jedziemy tutaj, jak widzicie, mamy zestaw, tutaj mamy jeszcze napis jakiś, bo wiadomo, że tutaj nie może być to nazwy własne, Alakowice, gdzieś będzie jakiś stadion, tutaj mamy napis nawet, o, Het Spoor Bewegt de Fans, kolej porusza kibiców, kolej na 2012 i tutaj mamy podoczepiane wagony. Dobra, i moi drodzy, i teraz tak, to odpal sobie w tle klawiszologię. Spokojnie, bo ja to chcę na razie sobie tak na zasadzie na pamięć. I uwaga, od czego zaczynamy? Z tego co pamiętałem, zaczynaliśmy od J. Czekajcie. Zaczynamy od J. Tak? A, bateria już była. No to pięknie. No dobra. Czyli baterię włączyłem. Okej, okay, bateria już była. Załączyć radio. Czekaj, bo nie wiem jak się przybliża. Moment. Dodamy na zero. Ctrl plus R radio. Dobra. Pantograf A i pantograf B. Kurde, jak się przybliża tutaj? Ktoś wie? Bo chciałem napis. Scrollem. A trzymaj scroll. Dobra, mam. Dobra. Pantografy. Pantograf przód. Wiem, że OP. O. I P. Podnosimy. Pantografy. Dostały. Pantografy są. Okej. Odblokować przekaźnik różnicowy obwodu głównego. Poczekajcie, ja sobie to przypomnę wszystko. Przekaźnik główny obwodu... Czekajcie, jak się w ogóle... Nie, moment. Ja muszę zobaczyć, jak się... A, tutaj się robiło tym, ale... Kurde mol. Bo nie umiem teraz kursora znaleźć. Zamknąć wyłącznik szybki, to jest MN chyba zawsze był, nie? Te dwa, jakie dwa? Alty? A, no alt, dobra, to dzięki, alt. Dobra. Odblokować przekaźnik różnicowy obwodu głównego. Przekaźnik obwodu głównego. Gdzie to było? Te dwa czerwone guziki? Jest. Dobra. O, przekaźnik różnicowy obwodu głównego. Okay. Zamknąć wyłącznik szybki. M albo N. Załączyć przetwornicę. U góry gdzieś, nie?
Sprężarka, oświetlenie, ogrzewanie, poślizg, klimatyzacja. Pryskiwacz, wycieraczka. Tam, gdzie tam to robiłeś? Poczekaj. Przetwornica, jest. Załącz sprężarkę. Zapalić sygnał jazdy rozkładowej PC1. Jazda rozkładowa PC1. Siema Brocik, cześć, witam. Ostatnio byłem na TikToku, cię tam trollowałem. Bo nie wiedziałem, że na TikToku można streamować, wiesz, nie pionowo, tylko już normalnie. O, Milka leży, patrzcie. Pod sprężarką. Zapalić sygnałowe jazdy, czekaj. Oświetlenie przyrządów, to? Dobra, załączyć ogrzewanie pociągu. Mam. Ustawić radio kanał drugi. Równa się i minus. Chcemy stemplować, jak wy piszesz na 722, to niech i kolczyki będzie. Ja jadę już pod paliwo. Jaja to wiesz, co z ciebie są. A co ty zgłaszasz przyjazdu? Przyjechałem jeszcze. Panie Janku, jak będę wyjeżdżał, to powie. Przypominam tylko, żebyś nie zapomniał. No, ustawić kanał. Załączyć odluźniacz. A nie wiem, czy to jest nasz kanał. Jaja to są z ciebie. Jeden, dwa. No to jest chyba druga. Załącz odluźniacz. Odhamować pojazd. Dobra, odluźniacz. Czekaj. He? Czekaj, tutaj to było trójka, szóstka i czwórka. Trzymać czwóreczki. Pod F3 i F2 masz rozkład jazdy. Dobra, wiem. Odhamować skład. Tylko jak odhamować? Na dziewiątce? Wężówka, zatrzymaj się i urwij. Zaraz pojedziesz po resztę wagonów? Czekaj, uspokój się. Gdzie jest wskaźnik? Marometr. Manometr hamulca postojowego. Nie wiem, jak odhamować. W sensie, co jeszcze powinienem zrobić? Moment. Odcięcie, jazda, stop. Zwiększyć siłę pod... Cicho być się. Tutaj. I uwaga, jedziemy. Siła pociągowa. Którą mamy? 19.30. Okay. Dobra. Co to? Elektryczność coś się dłuży. Dobra, jedziemy. Euro! Co się stało? O Jezu, nie gadaj. Opuść pantograf A, o, czyli
P. Odblokować przekaźnik nadmiarowy silników trakcyjnych. Nie wiem, co to jest. I ustawić nastawnik jazdy na pozycję neutralną. Nastawnik dodatkowy. Ale patrz na wskaźniki, żeby prądu nie wywaliło. Nie, no jest okej. Czekaj. Odblokować przekaźnik nadmiarowych silników trakcyjnych. To było gdzieś na... Plus minus? Nie, to jest tu. Siódemka? Nie. Kliknij na czerwony guzik, który na początku kliknąłeś. Spryskiwacz, dawaj. Odblokować przekaźnik nadmiarowy silników trakcyjnych. Nie wiem tej rzeczy jeszcze. No bo mam. Wyłącznik szybki. Podnieś pantograf A. Na neutralną. No co jest ten przekaźnik silników trakcyjnych? Co to jest? No kliknij N, no klikam. A, no... Dobra, jedziemy. Uspokój się! Wyjeżdżamy. Musimy dojechać na czas. Bałtyk główny, nadjeżdżam! A jak? Poczekajcie. O. Mogę 160 jechać? No to jadę pełną mocą. Czy światła włączyłem? Nie potrzebuję! Jak się włączało to dodatkowe, ten speed nastawnik? Num 1... A... Dobra, widzę. 50, 216.
15 gotów. Dobra, dobra. Ej, my się tu mamy zatrzymać? Nie, nie. My jedziemy pełną moc, nie? O kurde, to jest chyba towarowy. Tu? Nie, tu nie. Dobra, jadę. 100 na godzinę jedziemy. Dwadzieścia! Ile ciągnę wagonów? Długość pociągu 280 metrów. Chyba musimy trochę zmniejszyć moc, moim zdaniem. Ciekawe, kiedy ja będę wiedział, że mam się zatrzymać. 19.40 to jest opóźniony mega. Potem Bałtyk towarowy GT. 3 pociągową, a nie pociągu. Zwiększyć siłę. Nie, no jest 120, po co będziemy szaleć? Jest okej. Nie! A czemu bocznikowanie? Bocznikowanie spowoduje, że będę jeszcze szybciej jechał. To ja się boję, to już się wykoleję. Dobra, spróbujmy. Dawaj miodu. Nadrabiamy opóźnienie! 130! Zatrzymuje się? W dupie to mam! Zwiększyć siłę hamowania? Po co? Za szybko jadę, chyba o to chodzi. Olał pasażerów. Dobra, tam pasażerowie nie są potrzebni. Okej. Zwiększyć siłę pociągową. Zwiększam. 4-3-1. 380 BMW. Słucham. Wjazd dopiero będzie, to nie jest Raj Polska. Jest Raj Polska. Pełna moc. Co to jest? Co to jest? Co to znaczy? Bałtyk Główny do 1531. Będzie wjazd? Już podaję wjazd. Z wyjazdem będziecie musieli chwilę poczekać. Thank you.
nie! Kurde, może się uda! I od dupia! Prawie. I no teraz... Dobra, poczekajcie. Teraz tak, załączyć odluźniacz, nie wiem co to jest. Ustawić radio na kanał 7. Równa się... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra. Odhamować skład. Na odhamowanie. Które to jest odhamowanie? Siódemka czy który? Szóstka? Na szóstce chyba, nie? Odczep wagony i jedź dalej. Czekaj. Podnieś pantograf. Moment, bo ja muszę ich otworzyć? Muszę im jakoś czy co? Bałtyk Muranów. Przecież ja się tu nawet zatrzymać nie miałem. Ja pierdziele. Dobra, jadę. Jak jest odhamowanie, bo tego jeszcze nie rozumiem. To? Nie? Czekajcie, szóstka na czwórkę. Czwórkę mam trzymać? Dobra, to trzymam, ale gdzie ja widzę to po tym, po... że to się odhamowuje? No się nie odhamowuje tutaj. Hamulec postojowy. Tutaj do zera chyba. Cylinder hamulcowy musi zejść. Wjedziesz z perony, wysiądą, podamy tarczy, wjedziesz pod nastawnię, a później wyjedziesz z perony. Dobra, jedziemy! Co z wyjazdem 250-212? Nie obchodzi cię to. Nie będzie wyjazdu, dopóki kurier nie przyjedzie. Pantograf muszę zrzucić. Sześćset to jest chyba, nie? Bąkol zatrzymał się na pomarańczowym, ale to było... A jaki to jest kolor? To jest pomarańcz. To znaczy, że kolejny będzie czerwony. Aha. I tam trzeba się zatrzymać. A, to dlatego. Dobra, ciii. Nie no, chyba wjadę czy nie wjadę. Kurde, czuwak! Ale gówno. Ale gówno. Ale gówno. Nie, nie, czuwaka nie wcisnąłem. Spokojnie. Ja wszystko wiem, co mam zrobić. Nie, ja nie hamowałem! Kurwa!
kurwa odcinka poszła do gówno dupa, poczekajcie. MKNK. Oddech główny. Poziom 5, 9, 4, 538 gotowy. Lokomotywa FM42 2427. Długość składu 160 metrów. Masa 770 ton. Godzina 19.42. Maszynista Wasilewski. Jedziemy. Tu się mam zatrzymać? Bałtyk główny, tak! Cicho. Ale go przerywa. Dwanaście minut spóźnienia. O, to niedużo, nie? Bo nie wiem przy którym, ale zatrzymamy się tutaj. Dobra. Okej, idzie. Odhamujemy. Za wcześnie zahamowałem? Jak za wcześnie? Zobacz sobie. Patrz. To jest za wcześnie? Czekaj. Przecież czasami jest tak, że do niektórych... O, może źle. No trochę za wcześnie, no dobra, no. Może trochę. Dobra, zaliczone jest. Jedziemy. Nie, tutaj ludzie nie wchodzą, tak. Nie, no jest Bałtyk główny, tu. Co, mam czerwone? To muszę czekać. Masz przelot? Nie, no przejechał teraz, to będę miał zielone zaraz, tak? Czekaj, w pociąg by wjechał. No nie, no jechał tutaj towarowy. Z węglem. Drogi zresztą. Robert, co ty gadasz? 17.37, to była na odbiór. Na odbiorze. Nie za daleko, żeby mogli krzyżować w razie. Jedziemy już. Pomarańczowy to mogę? Chyba mogę. Do 40 mogę. Jedziemy. Max 160 może jechać. A po czym poznaliście, że do 40? Kiedy zielony i pomarańczowy razem się świecą, tak? To jest oznaczenie, że do 40?
A to się jakoś mówi, nie? Prędkość nadana, czy jakoś tak? A jak to się... Oni mówią do prędkości jakiejś tam. Zmniejszyć siłę pociągową? Czemu? A, bo za szybko jechałem. Powyżej 40 jechałem, dobra. Dobra. Bo widzicie, tutaj jest prędkościomierz. Trzeba poniżej 40 zejść. Dobra, następna stacja! Bałtyk towarowy! Tu chyba będziemy... A tam gdzieś było w tej misji, że trzeba będzie... wydupczyć skład, w sensie odpiąć go na końcu chyba już, nie? Co się dzieje? Dziwne dźwięki. Ty, a tam są kibice w środku! Dobra, jedziemy! Pełna moc! Tutaj do 70? Nie no, dobrze jadę. Dobra, mam opóźnienia, to jest normalne, Jezu. Przecież to jest PKP. Aż muszę się napić, bo... Bałtyk miasto, aha, ja chyba miałem się w ogóle zatrzymać tutaj. Dobra, jestem spóźniony. Czemu mam hamować? Albo do 70, tak? Zamcznik szybki? Co tu się dzieje w ogóle? To ja do zajezdni jadę, czy co? Gdzie jest szybki? Czekaj, zwiększyć siłę hamowania, ale to po co mam to zatrzymać? Zamknąć wyłącznik szybki, zamknąć. Odhamować pojazd, skład. No i co mam zrobić? Oni mi każą od nowa zwiększyć... No to co on mi każe takie głupoty robić? Jezus Maria, nie wytrzymam z tymi głupkami. To ja mam jechać i się nie przejmować tymi głupotami. Jadę! Siedzenie z katapultą. Ile mamy? Ile mamy już opóźnienia? Niedużo. Jedziemy.
paręnaście minut. 13. Typowe PKP, ale widzisz, Grzyban, dla niektórych to jest fail, a ja tutaj prawdziwy roleplay. O kurwa, chyba za dużo, przesadziłem. Fuck! Znowu za dużo. Czekaj, coś tu się będzie działo chyba. To jest chyba już Bałtyk miasto? Czy nie? Jak myślicie? Bałtyk? Nie, katedra, to jest katedra. Dobra, jedziemy. To ja. Słucham, 1561. Co to znaczy? Aha. Dobra, jedziemy. Hamowanie. Co to znaczy? Teraz już mogę, nie? Dobra. Tam już stoją jakieś składy. To może być już miasto, teraz nie wiem. No to będzie miasto chyba. Damy na neutralne. To już będzie miasto, nie? Bałtyk miasto jest. Dobra, i teraz powolutku. Powolutku, powolutku. Dobra, teraz trzeba wyłączyć. Patrzcie. Mamy zahamowane. Za mocno? Nie, no dobrze. Patrz, stanęliśmy, jest okej.
I teraz tak. Załączyć odluźniacz, załączyć piaskowanie. Jezus Maria, dobra, poczekajcie chwileczkę. To. Wyłączyć ogrzewanie. Załączyć odluźniacz. Załączyć piaskowanie. Piasecznicę. Piasecznicę. Pantograf przód. Załącz hamulec przeciwpoślizgowy. 1531. Proszę się urwać i za chwilę zjedziecie na postój. Podnieś pantograf A. Zapalić sygnał jazdy manewrowej TB1. Czekaj. Czekaj, chwilę. Coś jest nie tak. Zmniejszyć siłę hamowania. No dobra, no to teraz... Okej. Okay. Odhamować. Okej. Okay. Zapalić sygnał jazdy manewrowej TB1. Nie wiem, co to jest. Ustawić nawrotnik na przeciwną pozycję. Światła zmień. Żeby się prawe świeciło światło. No ja nie jestem gotów. Trzymaj się. 420 jest. No elo. Czekaj, co jest napisane po lewej stronie na górze? Czasem trzeba brać z dystansem. To jest, żeby podnieść patograf, a potem, żeby go opuścić. Okej. Okay. Załączyć piask... No nie wiem jak to. Załącz hamulec przeciwpoślizgowy. Czekajcie chwilę. Będę trzymał chwilę, aż pójdzie samo. To jest niemożliwe. Ustawić nawrotnik, zmniejszyć, zapalić sygnał jazdy manewrowej. Nie wiem jak to TB1 zrobić. Sygnał jazdy manewrowej, nie wiem jak ustawić. To? Musisz znaleźć dobre. Na przełączniku reflektorów prawe białe. Na przełączniku reflektorów prawe białe. Ale nie da się. Kontrol.
A, tak? Nie. Otwornica jest wyłączona. Wyżej lewo pokrętło. Wyżej lewo pokrętło. Tu. Nie, no nie wiem już. Gówno, dupa. To? Nie da się tego kliknąć. Lampek sygnalizacyjnych, nie da się. Żebym ja wiedział, co to oznaczają te lampy jeszcze. Jedno po prawej. Pierwsze po prawej. Cyk. Co to są za lampy w ogóle? Lewe i górne ciemne. Kurde, ale kto to namalował po prostu ołówkiem? Prawe, białe. Co wy w ogóle to nie gadacie? Jakieś prawe, białe. Tu? A gdzie to jest białe? To? Przedostatni ustaw. No to to jest taki przedostatni, patrz. To. Tak. No a skąd ja mam to wiedzieć, że to tak ma być? Co to jest? 50212 gotów do odjazdu. No i co mam jeszcze zrobić? To się ten scenariusz w ogóle wyskoczy mi informacja jakaś, że scenariusz został poprawnie wykonany czy coś, czy nie? Czy to już jest typowa symulacja, że ja to sam sobie ustalam? A no to po co ja się z tym bawię? A jak głupi się bawię. Nie każe mi jechać, już jest koniec, brak rozkładu. Już mam se... To nie koniec? O Jezus Maria. Dobra, jadę stąd. Dobra. Uspokójcie się. Jajco. Tak. A, zajebista odpowiedź. Semafor pokazuje manewry. Odpinaj się i jedź. To co ja mam? Jak ja się mam odpiąć? Zmień pociąg na drezynę napędzoną rękoma. Taką napędzoną. 5217 gotów. Nie ma tu nic.
End. Odpiąłem. Insert nie działa. Dobra. Czekaj, co się tu wydarzyło? Home dwa razy? Aha. Ty zaraz, co się stało? Moment, zamknąć wyłącznik szybki. Co tu się wydarzyło? Hamulec zespolony na pozycję jazdy. Który to jest hamulec zespolony? Na pozycję jazdy. Czyli szóstka. Ale jadę szybko. W dupie mam was! Ha! Zwiększ siłę hamowania? Nie, no po co? Zjeżdżam sobie. Ej! Kurde! Czemu tu jest? Śpisz na przejeździe, czy miałem semafor? No dobra. Kabinę musisz zmienić, to znaczy? End. Okej. Okay. I? Jedź teraz tu. A oni już to mi zmienili? Czekajcie, bo czekam, aż się odhamuje. To ja takiego manewru jeszcze nie zrobiłem nigdy. Gdzie zjadę teraz? Tu na prawo? Ciekaw jestem. Co tu się dzieje w ogóle? Yeah! Ale manewry! Co, mam jeszcze jechać dalej?
Siema, siema w ogóle, Daria, cześć. Cześć ludzi, to nie ta gra. Oni mi każą co chwilę hamować. Nie wiem. No właśnie nie wiem, dokąd mam zajechać. Oni mi co... A te podpowiedzi są beznadziejne, bo one co chwilę mi każą hamować i stawać. Aha, że ja muszę z drugiej strony wziąć teraz go, tak? I teraz tu. No to teraz to tak. Pan to gra w B. Cyk, odhamować. Teraz to ja rozumiem, to manewry. I ja wezmę teraz go z drugiej strony i pojadę przecież z powrotem. A ja nie wiedziałem, jak to pociągi robią. Ja myślałem, że one dookoła świata jadą, żeby z drugiej strony się pojawić. Kurde. Albo myślałem, że takie ronda mają wielkie. I na przykład takie rondo i z tymi wagonami on tak jedzie. Dobra. Tak było. Jedziemy. Już to widzę, jak ja zahamuję. Co ja? Czemu ja jadę tu? A bo on do zajezdni chyba, czekaj. Nie, no coś jest nie tak, bo to koniec, jedziesz na bocznicę. A, dobra. Dobra, to jadę. Dupnie czy nie dupnie? Udało się dojechać, pasażerowie dowiezieni. Tylko nie zabraliśmy z dwóch przystanków, ale to sobie najwyżej. To Uberem dojadą. A najważniejsze jest to, że co? Polska Gola 2012 Euro.
No, informacja. Byłeś tu tylko przejazdem. Szlaban na ryzyko. O, proszę bardzo. Wylądował. Ile opóźnienia? Tylko 15 minut. Spokojnie. To 15 minut to jest tak jakby... To jak nic. To jakby na czas by przyjechać. No. O! Zobaczymy, jakie tu laseczki na euro przyjechały. Uhuhu. Cieszę się, że jesteście. Ale maszyny. Umbro jest szefem od 2 miesięcy. Mhm. Umbro. Dziękuję ci bardzo, okej, brocik. Pozdrawiam gorąco. Dzięki za subka, wariacie. Cieszę się. I Domokrąska, dziękuję bardzo. Domokrąska podkreślenie jest szefem od 6 miesięcy. Pozdro. Mhm. No i prawda, dojechane. Kończymy tutaj scenariusz.